Przy agregacie też są jakieś postępy, mniejsze i większe, ale raczej mniejsze. A więc próba modernizacji ultrakondensatorów, tylko że troszeczkę wyszło coś boczkiem. Pierwsze próby podejścia do litowo-jonowych. Tutaj pierwsze ładowanie tego, co mam, i będę się uczył na tym. I już są pierwsze wnioski jakieś, więc lecimy z tematem. Postęp prac przy grzejniku jest taki sobie, niestety spawanie żeliwa nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Można przyjąć, że jeden etap mamy z głowy, mamy kolorowe kabelki, ale jeszcze jest dużo do zrobienia, dużo do poprawienia, żeby było git. Niestety trzeba zacząć klonowanie. No i jeden temat mamy z głowy. Jak widać, mamy troszeczkę więcej kabelków. A więc prace przy agregacie z auta na razie stoją. Alternator sobie leży. Mocowanie jest demontowane całe, bo dużo prac muszę na nim wykonywać. Dlatego tutaj mam jeden rozebrany alternator. Nówka cewka była. Była, dalej jest. Tylko że jest rozebrana w drobny mak, bo robię napinacz i po prostu muszę mieć lepsze dojście do, powiedzmy, tego pierwszego kartera, żeby to wszystko sobie spasować. Dlatego ten sobie leży tutaj. To całe mocowanie mam zdemontowane. I lecę z tematem poza, powiedzmy, silnikiem, bo tutaj to jest ergonomicznie troszeczkę nie na miejscu robić. Później jest temat taki, że tutaj, powiedzmy, to idzie jakoś wkręcić. Powiedzmy, idzie wkręcić. Nie ma problemu, tylko że za dużo konopek mam. I idzie zawór wkręcić normalnie. Nie ma najmniejszego problemu. Idzie go wkręcić, nie ma kolizji. Niestety musiałem troszeczkę się narzeźbić, żeby, jak to mówi się, po kosztach to zorganizować sobie. To jeszcze, jak to się mówi, miałem. Nawet widać, że jeszcze gdzieś tam rdza już zaczyna to brać. No i muszę zrobić tak. Dać mufę i dopiero zawór. I jeszcze jest takie coś, że ten zawór nie do końca mi będzie pasował, bo jak zacznę mocniej wkręcać, to jak widzicie, on będzie miał kolizję z wejściem z silnika. Więc to nie jest takie proste coś od zera zrobić. Dlatego musiałem rozebrać część starego pieca. To był ten obwód no, z pompy obiegowej, co między grawitacją a pompą obiegową szło. I muszę sobie zbudować takie coś. Tak, tak, tak i tak. I dopiero to. Wiem, że możecie się śmiać, ale ja wolę mieć super dostęp do czegoś, żeby później to serwisować, niż zrobić, że a dobra, teraz jest ok, a później jak się coś stanie, będę się martwił. Tylko że dobra, teraz to jedną ręką raczej nie wkręcę. Cała magia polega w tym, że lepiej coś posiedzieć nad jednym tematem. Nie zrobić to, jak to się mówi, na pałę, co mi się czasem zdarza. Ale przy tym sobie daję czasu, żeby 5 razy przemyśleć temat, zanim coś zrobię. Dobra, koniec tego wkręcania, bo nie wkręcę tego. Jedną ręką nie idzie. No tak przy agregacie. Co mam w końcu pasek? Wychodzi, że 913 pasuje w miarę. 910 byłby już mega. A zaczynam o 920, czyli 10 mm się pomyliłem przy wstępnych obliczeniach. Tutaj się nic nie podziało. Przechodzimy tu. Mamy już obydwie sekcje połączone. Zaraz przejdziemy do tyłu.
Tutaj niestety nic nie udało się jeszcze zrobić z tego tytułu, że czekam na części z Azji, które nie umiem dotrzeć, bo paczka chyba gdzieś została wcięta, więc nic tu nie porobię. Odsuniemy sobie krzesełko. Zobaczymy sobie na kądziory. Tutaj to mnie też czeka modernizacja. Będzie osobny odcinek, co zaczynam z tym rzeźbić. Co jeszcze będzie zmienione, bo przypatrzcie się, jak tutaj są kable ułożone. Tam będą jeszcze inaczej. I mam pomysły na półeczki, tylko logistycznie nie umiem znaleźć na to wszystko czas. Ale staram się robić to na to, co mam materiały i co pogodowo, czasowo wychodzi najlepiej. Więc lecę z tematem. Tak, żeby nie zatrzymywać instalacji. Cały czas coś sobie produkujemy, cały czas lecimy z tematem, że jest, żeby liczniki kręciły, jak to się mówi. Lecimy z tematem, żeby liczniki kręciły, tylko ostrość mnie nie chce złapać. I głupio się pokazuje na tych tarczowych, ale lecimy z tematem. Co prawda ten dzień jest fajnie słoneczny, to daje radę. To lecę. A więc spróbowałem zmodernizować ultrakondensatory. Jedynie co, że jak ściągałem tą taśmę, tu jeszcze nawet widać, jak były kiedyś te elementy odbite na tym. Jak pociągłem tą taśmę, to któryś z tych elementów tutaj się uszkodził i non-stop następuje balansowanie wewnętrznego, czyli tego w środku kondensatora, przez co on się cały czas rozładowuje. I teraz nie wiem, co się odwaliło. Mam płytę dawcę, co już kiedyś próbowałem coś z niego wylutować, bo niestety nie mam tych płyt, a to, jak to się mówi, nie jest jakaś tam mega sztuka, tylko faktycznie nie wiem, jak to działa. Płyta była demontowana, bo kiedyś, jak robiłem eksperymenty, przeszarżowałem i tutaj wyjerało ścieżkę, ale pozostałe sekcje są nieuszkodzone. A to jest praktycznie klon 1 do 1, bo to jest z innej firmy, tylko że jakby to powiedzieć, o, tak by musiało być. Tak by musiało, o, tak by musiało być. I no, nie mam jak pokazać. Brakuje trzeciej ręki. To jest po prostu 1 do 1. Tylko że po prostu nie mam stacji lutowniczej, w sensie jest uszkodzona już parę lat, dlatego nic takiego nie robiłem. W sumie będę musiał ją chyba naprawić. Na to wychodzi. Więc jak to się mówi, tutaj przed chwilą to mierzyłem, tu jest 0,6 V, tu jest 1 z czymś, a tu jest 2,7, tak jak powinno być. Czyli to albo zrzuca i zgrzewa te ogniwo, na no, ogniwo, kondensator albo coś. Nie, gdzieś coś tutaj się zjarcało. Wiem, że jak dotykałem jeszcze paluchem, to się oświecało. A cały plan był taki, żeby tutaj cyjanoakrylu dać, żeby po prostu było to wodoodporne i na wilgoć odporne i jakby coś spadło, żeby nie było zwory. No ale jak widzicie, taśma mi to uszkodziła. Dobra, będę z tym działać dalej. Na ten temat będzie osobny odcinek. To trochę taki większy materiał. A więc po obejrzeniu materiałów od Paragon DIY dzięki Keniemu 88 zaczynam pomału tutaj działać. Na razie wsadziłem to wszystko, co się zmieściło do, jak to się mówi, mojego powerbanka. Nic się nie grzeje, ładuję na dwie ładowarki. No, pomierzyłem coś, kilka ogniw już wyciągłem z obiegu, bo to na przykład lutowałem, bo chyba coś mi się oderwało za mocno. Te też mocno jest naciągnięte dno, więc może być nieszczelne. Te wyciągłem jakiś czas temu i się okazuje, że napięcie spada, mimo że nic się z tym nie dzieje. Więc trzy ogniwa od razu mam usunięte. Tu jeszcze mam
Tu jeszcze mam, jak to się mówi, kolejne ogniwa do sprawdzenia. Ja to kiedyś próbowałem tak, że miałem zwykłą ładowarkę, wsadzałem do powerbanka i są takie testery USB, ile energii przechodzi. No i tak to mniej więcej wykorzystywałem. Jest to bardzo, bardzo przybliżony pomiar, ale jest. Teraz to zrobimy na tym. Teście miesięcznego postoju, niech się ładuje. Co jakiś czas mierzę napięcia, czy coś się nie dzieje po prostu. Więc taki wstęp do magazynu energii litowo-jonowego. Mam nadzieję, że nie wygoram. Będę musiał jeszcze chyba z dwa razy obejrzeć filmy od Paragon DIY i jeszcze raz sobie zrobić notatki, bo dużo jest tego. Ciężki temat. To AGM-y się wydają prościutkie w stosunku do tego, co to jest. Więc działamy. Znany nam pacjent. Wczoraj go trochę rzeźbiłem. Niestety spawanie żeliwa to nie jest prosty temat. Na czarno sobie pozaznaczałem mniej więcej, gdzie leci. Z tatą dzisiaj gadałem i wytłumaczył mi, jak to robić, więc za niedługo będziemy kontynuować. Udało się wypruć kolejne kable. Tym razem sobie je od razu poukładałem, bo powiem szczerze, i bez bicia tamto wszystko, co już mam wyprute, jeszcze nie zdążyłem poukładać. A więc mamy jedna sekcja leci na grubasach, druga sekcja leci na grubasach i trzecia sekcja leci na grubasach. Ta sekcja czeka na pomiar jako pierwsza. Teraz zrobię mały spoiler alert. Potrzebuję grzejnik, żeby tam zrzucać temperaturę do DL24. Dlatego chcę uruchomić tamty grzejnik i dlatego jeszcze nie robię pomiarów, bo chcę jak najlepiej wykorzystać ciepło, jakie mi się uda odzyskać, żeby troszeczkę ograniczyć, jak to się mówi, zapotrzebowanie. No i jak słyszycie, uruchomił mi się osuszacz, który tutaj dogrzewa. On bierze około 200 W. Teoretycznie ma 250, ale że nie idzie na pełnego albo nieuzupełnione jest tyle gazu, ile trzeba, to bierze 220. No ale te pomieszczenie daje radę nagrzać. Jak widać. Daje radę. Tutaj działa. Dorzuciłem jeden odsiarczacz. Niestety mam za krótkie kabelki, nie mam więcej krokodylów. Będę jeszcze kilka tak modyfikował, żeby to mniej więcej wrzucić, te odsiarczacze. Tak w razie W, żeby były. Tak z nic nim nie robię, bo widzicie sobie, wiszą sobie. Dobra. Nie ma co naciągać na minuty. Za dużo się nie udało zrobić w tym tygodniu. Drugie zmiany nie pomagają. Zdrowie też nie pomaga. Natłok wszystkiego, jak naraz się chce ogarnąć, też nie pomaga. Ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali do końca moje ględzenie. Dziękuję za to, że lajkujecie. Subskrybujecie, już pomału dochodzimy pod 500 subskrypcji, co naprawdę mnie cieszy niesamowicie, bo nie sądziłem, że komuś będzie się podobało to, co robię i jak to robię, więc motywujecie mnie. Trzymajcie tak dalej, ja będę dawał z siebie jak najwięcej, żebyście byli zadowoleni. Więc dziękuję bardzo serdecznie, trzymajcie się, do następnego, cześć.